Piątek, 9 sierpnia, czas na główne wydanie informacji telewizji TVS. Grzegorz Żądło, zapraszam. W Dąbrowie Górniczej trwa szacowanie strat po nawałnicy, jaka przeszła przez miasto w czwartkowe popołudnie. Zalane zostały główne ulice i drogi wewnętrzne. Wiele z nich było nieprzejezdnych, a samochody tonęły pod wodą. Intensywność opadów była tak duża, że strażacy nie nadążali wypompowywać wody. Fatima Orlińska. Tak w czwartek po południu wyglądały ulice Dąbrowy Górniczej. Wprawdzie mocno padało niemal na terenie całego województwa śląskiego, ale w żadnym z miast sytuacja nie była aż tak dramatyczna jak w Dąbrowie Górniczej. Do piątku rano strażacy odnotowali tam ponad 360 zgłoszeń, wśród których najwięcej dotyczyło powalonych drzew, zalanych ulic i posesji. Jeszcze dziś służby walczyły z usuwaniem skutków wczorajszej nawałnicy. Tutaj te skrzyneczki wszystkie pływały. Były tam w tamtej stronie, jeszcze tu jedna została, widzi pani, przepłynęła z tyłu. Kwiaty wszystko zburzone. Tu wody było, tu umyłem, ale będzie widać chyba na... dotąd. Dotąd było wody, piwnice, jedna, druga zalane. Największe utrudnienia skumulowały się w ścisłym centrum miasta, gdzie jeszcze dziś miejscami stoi woda. Najpoważniejsze interwencje służby dotyczyły odpompowywania wody z głównych ulic i przejść podziemnych. Działania strażaków trwały przez całą noc. Zalania infrastruktury drogowej tutaj w okolicach ulic 3 Maja, Kościuszki, Parkowej, tam po prostu drogi były nieprzejezdne, tam również pojazdy utknęły w tych rozlewiskach, autobus miejski. No poza tym to też powalone drzewa, które blokowały przejazd drogami. No ta woda była odpompowywana, były udrażniane odpływy. Jak przekazuje miasto, nawałnica, która przeszła przez Dąbrowę Górniczą, była zjawiskiem dotąd niespotykanym. Intensywność i gwałtowność opadów była tak duża, że kanalizacja nie nadążała z odprowadzaniem wody. Przedstawiciele samorządu deklarują, że z tej sytuacji wyciągną wnioski, a dziś poprzez służby miejskie wspierają mieszkańców, którzy szczególnie odczuli skutki nawałnicy. Faktycznie są miejsca w mieście, które wymagają inwestycji. Tak jest między innymi przy Alei Majakowskiego. One zawsze przy tego typu zdarzeniach są zalewane. Woda płynie od strony Górki Gołonowskiej, woda płynie alejami i te rury, które mają większą średnicę, mają pierwszeństwo do wielkiego zbiornika, który tam jest wybudowany. I wtedy w alejach następuje tak zwana cofka. Jak informowała w piątek Wojewódzka Straż Pożarna, sporo interwencji podejmowano również w Sosnowcu. Tu najczęściej dotyczyły one zalanych posesji i tradycyjnie już drogi pod wiaduktem kolejowym w centrum miasta oraz trasy DK94. Szybko sobie poradziliśmy z tym problemem. Przejezdność była, a teraz przed nami sprzątanie, bo przy takich nawalnych deszczach mnóstwo piachu, żwiru, drobnych kamieni w takich miejscach, gdzie ta woda się gromadziła, jest i to nie jest bezpieczne zarówno dla pieszych, jak i kierowców. By Dąbrowę Górniczą zalała woda, wystarczyło kilkadziesiąt minut intensywnych opadów. W mediach społecznościowych wielu kierowców poszukuje rejestracji swoich samochodów, które zgubili na skutek podtopień. Sąd rejonowy w Częstochowie przychylił się do wniosku prokuratury i na 3 miesiące aresztował 74-letnią Teresę D. To właśnie w domu tej kobiety miał ukrywać się Jacek Jaworek, który był podejrzany o zamordowanie swojego brata, jego żony i dziecka. Karolina Komada. 74-letnia kobieta, jak wiadomo nieoficjalnie ciotka Jaworka, została zatrzymana w środę. Wtedy też został przeszukany jej dom, w którym miał przed śmiercią przybywać poszukiwany od lat podejrzany o potrójne morderstwo. Teresa D. została przesłuchana i usłyszała zarzut utrudniania śledztwa prowadzonego przeciwko Jackowi J. poprzez jego ukrywanie. Areszt został stosowany na wniosek prokuratora, który argumentował potrzebę stosowania tego najsurowszego środka izolacyjnego obawą matactwa istniejącego po stronie podejrzanej. Zwracał tu uwagę w szczególności na istotne rozbieżności pomiędzy wyjaśnieniami składanymi przez podejrzaną w trakcie przesłuchania w prokuraturze, a dowodami zabezpieczonymi na miejscu ukrywania się Jacka J. przed śmiercią, to jest przedmiotami, śladami, a także stanem tej nieruchomości, które wskazywały na to, że zakres udzielony i odpowiedzi od pomocy był znacznie szerszy niż wynikający z wyjaśnień. Tymczasowe aresztowanie kobiety ma jej też uniemożliwić ewentualny kontakt z innymi osobami, które mogą być zamieszane w sprawę ukrywania Jaworka. Na razie prokuratura nie ujawnia, jak długo 55-letni mężczyzna mógł przebywać w domu ciotki.
Trwa walka z katastrofą ekologiczną na zbiornikach wodnych w Gliwicach. Z jeziora Dzierżno Duże i z czwartej sekcji kanału Gliwickiego wyławianych jest coraz więcej śniętych ryb. Oficjalne dane mówią o tym, że od 3 sierpnia wyłowiono ich już ponad 12 ton, ale lokalni wędkarze są zdania, że jest ich znacznie więcej. Karolina Komada. Dariusz Lesznar już od kilku dekad przychodzi w to miejsce łowić ryby. Od początku sierpnia jest to jednak niemożliwe, nie tylko z powodu zniechęcającego odoru i smrodu. Tutaj idąc po brzegu widzimy, że tak jak tutaj są to właśnie leszcze, między nimi są okonie. Tam dalej mamy medalowego sandacza, takiego w granicach 80-90 cm. Tam jest gdzieś, leżą jeszcze zwłoki też. To tak jest wszystko rozkładające, ale ja widzę, że to są jeszcze też karpie. I inne gatunki zalegające przy brzegu i na dnie Dzierżna Dużego, które wciąż nie zostały odłowione i wliczone do oficjalnych statystyk. Choć mówi się o ponad 12 tonach, liczby te na pewno wzrosną. Te ryby z opinii specjalisty ichtiologa zdechły najpóźniej w poniedziałek, natomiast w dalszym ciągu trwa wyławianie tych ryb. Po zrobieniu wstępnych badań nic nie wskazuje, żeby przyczyną śnięcia ryb mogło być nielegalne działanie człowieka lub awaria przemysłowa. Uznano, że ryby zdechły w momencie pojawienia się złotej algi w jeziorze Dzierżno Duże i w sekcji czwartej kanału Gliwickiego. Lokalni wędkarze nie zgadzają się z tymi podawanymi przez służby informacjami. Ktoś tutaj ewidentnie manipuluje faktami. Dzisiaj nawet na Facebooku zostały podane informacje, iż wcześniej na samym początku, gdy to się tak naprawdę zaczęło, te masowe śnięcie tych ryb, podawało nam się, iż w jednym litrze jest ponad 100 milionów jednostek złotej algi. Zaraz po tym, po badaniach, okazało się, że jest niebieskiej 13 milionów, co nie przeszkadza całkowicie temu, aby te ryby tu bytowały i żyły. A dzisiaj okazuje się, że te próbki zostały pobrane na kanale Gliwickim, a najnadzieję, że niedużym. Także to jest całkowicie niespójne. Spójne mają być za to obietnice samorządowców, wojewody i ministrów. Piątkowy poranek w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie z ekspertami i członkami Państwowej Rady Gospodarki Wodnej. Podczas dyskusji został poruszony temat aktualnej sytuacji na kanale Gliwickim, a także plany oczyszczenia go. Udało nam się wstępnie do agendy negocjacyjnej z Bankiem Światowym przy pozytywnym podejściu Ministerstwa Finansów wpisać również kwestię oczyszczenia kanału Gliwickiego. Jeżeli te rozmowy zakończą się sukcesem, to w przyszłym roku możemy siadać do projektowania, a następnie do realizacji tego większego planu oczyszczenia. Władze Gliwic zamierzają też ożywić obszar przy kanale Gliwickim. Chcą, aby teren ten miał przywrócone funkcje społeczne i gospodarcze. Już teraz budujemy ścieżki, już teraz chcemy, żeby te bulwary, kłodnicy służyły mieszkańcom do celów rekreacyjnych. Zanim to jednak nastąpi, lokalni aktywiści i wędkarze apelują do władz o możliwość wyłowienia ciągle żywych ryb, które znajdują się w jeziorze Dzierżno Duże. Na razie jednak obowiązuje tam zakaz korzystania z wód zbiornika, co uniemożliwia jakiekolwiek działania. Tak będzie do 19 sierpnia. Prezydent Chorzowa odpowiada na zarzuty po wycince przy Parku Śląskim, do której doszło jeszcze za poprzedniego prezydenta. W swoim piśmie wskazuje, że teren, z którego w krótkim czasie zniknęło ponad 1000 drzew, nie należy do parku. Na razie urząd nie dopatrzył się żadnych nieprawidłowości. Łukasz Kądziołka. Tak teren przy ulicy Targowej wyglądał, gdy wybuchła pierwsza afera związana z planami spółki Green Park Silesia. Tak wygląda teraz, po kwietniowej wycince. Przyroda powoli odradza się na nieruchomości przy Parku Śląskim, a sprawa wycinki 1265 drzew powraca. Chorzowski Urząd odpowiedział na petycję Stowarzyszenia Nasz Park. Teren przedmiotowej nieruchomości nie leży w granicach obszaru Parku Śląskiego, pozostaje współwłasnością osób fizycznych i leży w bliskim sąsiedztwie Parku Śląskiego. Teren ten nie jest i nigdy nie był otuliną Parku Śląskiego, pisze miasto. W petycji społecznicy zarzucali miastu, że nie wniosło sprzeciwu na zgłoszenie zamiaru o wycince bardzo dużej liczby drzew. To było jeszcze zanim władzę w Chorzowie przejął obecny prezydent. Urząd już pod nowym kierownictwem tłumaczy, że katalog przesłanek uzasadniający wniesienie sprzeciwu ma charakter zamknięty. Poza tym miasto przypomina, że w tej sprawie trwa postępowanie prokuratury rejonowej w Chorzowie. Przyjęliśmy ustne zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa złożone przez zawiadamiającego. Przesłuchaliśmy go w charakterze świadka i również innych świadków. Na tym etapie została zgromadzona dosłownie kilka dni temu, dotarła do prokuratury dokumentacja z Urzędu Miasta i z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach. Ta dokumentacja jest dosyć obszerna, dlatego też będzie podlegała analizie przez prokuratora referenta.
klienta i to ukierunkuje tak naprawdę dalsze postępowanie dowodowe w sprawie. Równolegle do postępowania przygotowawczego toczy się postępowanie administracyjne. Prokuratura złożyła 6 sprzeciwów do decyzji wydanych przez urzędników. Teraz urząd wznowił te postępowania. Działania prokuratury mają na celu sprawdzenie, czy w chorzowskim urzędzie doszło do tak zwanej milczącej zgody. Muzeum Śląskie jak plac budowy. Trwają prace na zamkniętej od ponad roku wieży szybu Warszawa 2, a obok metamorfozę przechodzi budynek dawnej łaźni Gwarek. Na efekty trzeba jeszcze poczekać. Za to już od jutra muzeum otwiera po kilkuletniej przerwie jeden z najważniejszych budynków byłej kopalni Katowice. Łukasz Kądziołka. Z tej wieży na razie widok mają tylko pracownicy, którzy zajmują się jej remontem. Od ponad roku nie można tu wchodzić, choć oglądanie panoramy z wieży szybu Warszawa 2 było dla wielu osób obowiązkowym punktem zwiedzania Muzeum Śląskiego. W tym roku jeszcze nie będzie można wjechać do góry. To nie jedyne inwestycje na terenie muzeum. Prace przebiegają również obok, w zabytkowym budynku dawnej łaźni Gwarek. W końcu w śródmieściu Katowic zostanie zaprezentowana industria. Brak przemysłu, a znajdujemy się w kopalni Katowice, no więc te maszyny i kopalniane, i hutnicze, i zabytki industrialne XX wieku i końca XIX wieku będą w końcu mogły być pokazane w formie takiego magazynu studyjnego. Miłośnicy takich zabytków mogą być zadowoleni, bo po kilku latach przerwy ponownie można zobaczyć najcenniejszą maszynę byłej kopalni, która działała jeszcze w latach 90. Zarówno do przewozu osób, jak i transportu materiałów i węgla na górę. Czyli w pełnym zakresie robót górniczych była użytkowana. To najstarsza maszyna parowa w Polsce. Pochodzi z 1892 roku. Przywieziona z Niemiec. Producentem była Iselbürger Hitte. Maszyna jest zachowana w dość dobrym stanie. W momencie, nim przejęliśmy ten budynek, tutaj niestety doszło do rabunków różnych detali, głównie z metali kolorowych, jak smarownice między innymi. Do maszynowni szybu Bartosz będzie można wejść od soboty, 10 sierpnia. Zwiedzanie będzie się odbywało we wtorki i weekendy w godzinach otwarcia muzeum. Taki był piątek w informacjach. Miłego weekendu Państwu życzę i do zobaczenia w poniedziałek.